Czy słuchawki o takim kształcie mogą być wygodne? No właśnie okazuje się, że mogą, bo są to jedne z najwygodniejszych dokanałówek, jakie testowałem. To dlatego, że cała słuchawka opiera się tylko i wyłącznie na silikonowej końcówce, a ten specyficzny projekt obudowy ma wyprowadzić ją na zewnątrz bez jakiegokolwiek ucisku w jakimkolwiek miejscu, co o dziwo faktycznie się udaje. Ale od początku. Final Audio to raczej niszowa marka o ukierunkowaniu bardziej audiofilskim, co jednak nie powstrzymuje ich przed rozwojem również w kierunku mainstreamowym, czego przykładem są niedawno testowane przeze mnie nauszne UX3000, czy dzisiejsze, prawdziwie bezprzewodowe, dokanałowe ZE8000, które należą do najlepszej serii słuchawek od Final Audio, czyli do 8000-ników. Stąd też określenie dźwięk 8K, które mają oferować te słuchawki. Ten kształt słuchawek jest niecodzienny. Projektowi przyświeca kompatybilność nawet z uszami o małych muszlach, dzięki wyprowadzeniu części komponentów dalej, w przeciwieństwie do słuchawek od konkurencji, która często usiłuje zmieścić całą obudowę słuchawki właśnie w obrębie muszli. Dołączane końcówki silikonowe również są specyficzne i nawet w razie czego jakikolwiek kontakt z uchem poza samą okrągłą końcówką ma nie być uciążliwy dzięki powiększeniu powierzchni miękkiego silikonowego tipsa. Te tipsy siedzą bardzo pewnie na słuchawce i nie ma szans, żeby same przypadkowo spadły. Ja mam chyba dość uniwersalne uszy i pośród testowanych dokanałówek jeszcze na żadną parę nie mogłem pod kątem wygody jakoś bardzo narzekać, a dla mnie podstawowym kryterium jest, czy mogę bez większego problemu wytrzymać w słuchawkach godzinę bez przerwy. W ZE8000 przesiedziałem natomiast ostatnio ponad 3 godziny, bo podczas podróży pociągiem najpierw słuchałem trochę muzyki, potem mi się trochę przysnęło i po tym czasie nie miałem nawet uczucia, że okej, wytrzymuję, spoko, ale tu i tam trochę czuję. Po prostu wciąż miałem pełen komfort. Czy taka budowa ma jakieś wady? Niestety tak, okres zimowy, w którym nosimy na głowie czapki lub kaptury, no ten kształt ewidentnie był projektowany pod cieplejsze pory roku. No i jeśli ktoś zasypia w słuchawkach, to w tych na boku raczej się nie położymy. Kolejna rzecz to wygląd. Mnie to nie przeszkadza, ale jeśli ktoś szuka niedużych, dyskretnych słuchawek, te Finale nie będą najlepszym wyborem. Obudowa słuchawek, jak i etui, wykonane są z żywicy, a ich powierzchnia jest delikatnie chropowata. Final Audio chwali się, że wymagało to od nich stworzenia specjalnego procesu produkcyjnego. W razie czego, poza testowaną przeze mnie wersją białą, jest też wariant czarny. A jeszcze dwa słowa o pudełku. Jest spore i ładne jak na TWS-y. W zestawie jest łącznie 5 rozmiarów silikonowych końcówek, choć szkoda, że nie zapakowano ich w jakieś ładne etui. Oprócz tego mamy krótki przewód do dużego USB, moje zdanie na ten temat już pewnie znacie, i zapasowe filtry z narzędziem do wymiany, o którym już mówiłem na początku filmu. Etui jest nie za duże i jest otwierane w niecodzienny sposób. Plus dla Finala za minimalizm, bo wszystkie wymagane oznaczenia udało się schować pod przesuwaną klapą, dzięki czemu podczas normalnego użytkowania nigdy ich nie zauważymy. Ten kształt etui też fajnie eksponuje słuchawki, ale nie pozostawia wiele miejsca na wbudowany akumulator, którego pojemność określona jest na 420 mAh. Dodając do tego specyficzny kształt słuchawek, uzyskujemy katalogowo 5 godzin pracy na jednym naładowaniu słuchawek, a łącznie z energią z etui ma to być 15 godzin. Daleko tym wartościom do jakichkolwiek rekordów na rynku TWS-ów, choć dla mnie te wartości są wystarczające, należy jednak pamiętać o naładowaniu tego etui raz na jakiś czas i jeśli przerzucamy się z innych bezprzewodowych dokanałówek, troszkę częściej niż do tej pory. Aplikacja na telefon utrzymana jest w takiej bardziej eleganckiej niż nowoczesnej stylistyce i poza sprawdzeniem stanu naładowania słuchawek czy aktualizacją firmware'u mamy do dyspozycji jeszcze kilka narzędzi. Korektor graficzny z możliwością dostosowania regulowanej częstotliwości, a korekta nie jest zbyt mocna, więc trudno będzie nam coś zepsuć. Mamy też optymalizację zmiany głośności, która ma pozwalać na dokładniejszy dobór odtwarzania głośności w okolicy naszego optymalnego poziomu. Po skonfigurowaniu tej funkcji różnica nie jest jakaś bardzo duża, ale samo założenie jest ciekawe. Jest też możliwość podłączenia po Bluetooth dwóch urządzeń jednocześnie i słuchawki będą w stanie przełączyć się na drugie z tych urządzeń, jeśli pierwsze przestanie aktywnie nadawać dźwięk. To przełączenie trwa chwilę, ale generalnie funkcja działa. Mamy też funkcję 8K Sound Plus, która, zgodnie z opisem, podwyższa jakość przetwarzania dźwięku, co może wiązać się ze zwiększonym użyciem energii. Próbowałem usłyszeć różnicę po włączeniu dźwięku z plusem i było to dla mnie trudne, ale jeśli ktoś chce swój sprzęt wykorzystać w pełni, to jest funkcja dla niego. W aplikacji wybierzemy też jeden z trybów spośród ANC, Windcut, to takie delikatniejsze ANC, Ambient Sound, który przepuszcza odgłosy otoczenia i Voice Through, który przycisza muzykę i pozostawia głównie odgłosy otoczenia.
Aktywne tłumienie w tych słuchawkach nie jest wybitnie skuteczne, ale jest na przyzwoitym poziomie. Co dla mnie ważne, charakter tego tłumienia jest taki, że całe pasmo jest wyciszane dość równo i nie mamy efektu, jakbyśmy sobie przycisnęli do uszu poduszkę, ani jakbyśmy znaleźli się w studni, ani nic z tych rzeczy. To bardziej jak skorzystanie ze stoperów, ale takich, które stworzone są do odsłuchu muzyki na koncercie. Dla mnie najważniejsze jest to, że w połączeniu z jakością dźwięków ZTE-8000 możemy się naprawdę cieszyć muzyką, nawet w centrum ruchliwego miasta. Za dźwięk w testowanych finalach odpowiada przetwornik o nazwie F-Core 4 8K Sound. Połączony jest ze wzmacniaczem klasy AB, a użyte kondensatory wyprodukował japoński Rubicon. Generalnie spora część strony produktu dedykowana jest tym informacjom, więc po więcej informacji odsyłam właśnie tam. ZE-8000 obsługują kodeki aptX i aptX Adaptive do 24-bit 96kHz. To wszystko przekłada się na dźwięk, który przede wszystkim imponuje dynamiką. Każda kolejna stopa w perkusji pojawia się nagle i zdecydowanie i, jeśli tak zdecydował realizator nagrania, równie szybko ginie. Ta dynamika bardzo pomaga, jeśli chodzi o odsłuch w głośniejszych miejscach, czyli poza domem, w mieście. W zestawie z ANC unikamy efektu zlewania się tej całej muzyki i szumu z zewnątrz w jedną nieatrakcyjną papkę. Co dalej? Świetna przestrzeń sceny, zarówno na boki, jak i w przód. Dźwięki zrealizowane przestrzennie wybrzmiewają długo i potrafią wyraźnie oddalić się od słuchacza. Nie mogę narzekać też na separację instrumentów, dzięki tej rozbudowanej scenie, przy dobrej realizacji utworu, instrumenty zostawiają sobie sporo miejsca. Jeśli chodzi o charakterystykę brzmienia, mamy tutaj coś aspirującego w kierunku fałki. Ma to swoje zalety i wady. Wadą jest to, że ten dźwięk nie podąża za zaobserwowanym przeze mnie trendem ocieplania, wygładzania brzmienia. Tutaj jest bardzo angażująco, szybko, jest dużo wszystkiego. Do tej, nazwijmy to, fałki szybko się przyzwyczaiłem, ale na nic więcej nie mogę tutaj narzekać. Tony wysokie, bardzo wyraziste i szczegółowe prezentują dużo smaczków i dodają klarowności, jednocześnie nie kłując w uszy. Ten ubytek w środku pasma pomaga też w uzyskaniu naturalnie brzmiących wokali, które jednak nie wydają się być przesadnie ocieplone. Bas jest po prostu bardzo dobry, dopełnia pasmo w sposób wyraźny, gdy trzeba to odpowiednio kopnie stopą, w innym przypadku równo zamruczy niską linią melodyczną, nawet jeśli musi zejść bardzo nisko, a jednocześnie nie ma nigdzie żadnej wyraźnej górki, która by dudniła czy zamulała brzmienie. Tutaj jeszcze próbka dźwięku z wbudowanych w słuchawki mikrofonów. Właśnie tak to brzmi. Na stronie internetowej jest nawet instrukcja zakładania ZE-8000. Dostępna jest też cała seria filmów na YouTubie o tych słuchawkach, niestety tylko w języku japońskim. Nie są to najtańsze słuchawki i nie każdemu spodoba się to wystawanie z uszu, ale jakość dźwięku i wygoda tutaj bardzo dużo rekompensują. One serio grają super. Wybitnie. W porównaniu z większością słuchawek prawdziwie bezprzewodowych, dokanałowych, które słyszałem do tej pory.